Będziemy realizować ciąg dalszych budowy naszych dróg. To są ulicowe drogi, ulica Krótka i ulica Dębowa w Jemielnicy. Tutaj pozyskujemy wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ponad 1,3 miliona złotych. No i po prostu chcemy te zadania zrealizować i wtedy już będzie w pełni uzbrojone osiedle w Jemielnicy pomiędzy ulicą Marka Prawego a ulicą Leśną, no i również ulica Krótka w Jemielnicy. Bardzo się cieszę z tego, że po prostu sukcesywnie, krok po kroku udaje nam się te wszystkie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, te wynikające z po prostu z naszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ciągłej rozbudowy Jemielnicy jako miejscowości zamieszkałej, po prostu realizować. To są odcinki, jeden bodajże ma ponad około 300 metrów, drugi około 100. No tutaj mamy wysokość wsparcia na 70%. To się wszystko okaże, jak zadanie będzie po prostu, będzie rozpisany przetarg i w gruncie rzeczy potem ostatecznie dowiemy się, jaki będzie ten kształt i konstrukcja tego finansowania. I znowu może będą oszczędności. Być może będą oszczędności i być może będziemy znowu wnioskowali, a na pewno będziemy wnioskowali do kolejnych edycji funduszu po to, żeby po prostu realizować kolejne zadania, bo potrzeby są ciągle występujące.